Cześć, jestem Merwo i bardzo Wam dziękuję za niesamowicie pozytywne przyjęcie dwóch poprzednich filmów o typach graczy w CSGO, także zapraszam Was do części trzeciej. I pierwszy typ gracza to pechowiec. I myślę, że każdy z nas zna tę sytuację, gdy chcemy przypilnować jakiegoś narożnika, jakiegoś miejsca w CS-ie i czekamy, aż nadejdzie przeciwnik, czekamy. Aż w pewnym momencie trochę zaczynamy się niecierpliwić i mówimy sobie, ok, wyjmę w takim razie granat, spróbuję zasmokować to miejsce. I przeciwnik idealnie w tym momencie postanowił akurat wychylić i nas zabił, gdy nie byliśmy do tego zupełnie przygotowani. Podobna sytuacja jest na przykład czasami, gdy skradamy się za przeciwnikiem po cichu. Skradamy się, mamy na nim celownik, myślimy sobie, ok, nie ma szansy, żeby nas zauważył. Wyjmuje nóż, żeby go łatwo zabić. A ta osoba jakimś cudem akurat idealnie w tym momencie postanowiła się odwrócić i łatwo nas zabiła. Osoby, którym się takie sytuacje przytrafiają, nazywam właśnie pechowcami. Typ numer dwa to YouTuber. I tak jak wam już mówiłem przed chwilą, dzięki za 5782 łapki w górę pod ostatnim filmem. Bardzo to doceniam i dzięki, że lajkujecie moje filmy, ale jeśli pod tym wbijecie 6321, to możecie na pewno liczyć już na kolejny opening. Także zostawiajcie łapki w górę, jeśli wam się podobało i przechodzimy już do openingu. Jednak pamiętajcie zawsze o zostawieniu łapek w górę, moi drodzy. I tym razem mam dla was niesamowity kontrakt. Tutaj jak widzicie 10 broni, 2 berety, kontrahent, zaprawione w walkach. Wyglądają naprawdę świetnie i bardzo mi się ta broń podoba. I jest coś, o czym niewielu z was wie, to, że ten kontrakt jest niesamowicie tajny i jest malutka szansa, ale naprawdę taka szansa istnieje, że z tego kontraktu wypadnie mi AWP Dragon Lore. Także zostawiajcie łapki w górę i zobaczymy, co mi wypadnie z tego kontraktu. Udało się! Nie wierzę, wypadło mi Dragon Lore. Typ numer 3 to podrywacz. To był typ zaproponowany przez jednego z was, z moich widzów, i powiedzieliście, że są osoby, które potrafią stać na respie, a wczyć przez jakiś czas, bo później się okazuje, że o, sorry, nie mogłem grać, bo odpisywałem koleżance. Albo jeszcze ciekawszy przykład jest taki, który osoba, która, jakiś gracz, mężczyzna, który się zorientuje, że jakaś dziewczyna gra w CS-a, po głosie coś, ten o, dziewczyna w CS-ie, jak to jest możliwe, że ty grasz w CS-a? Ej, a na pewno jesteś ładna. No, najlepszy tekst, jaki słyszałem, jak dziewczyna gra w CS-a, to na pewno jesteś ładna, albo różne tego typu teksty. Niemniej jednak, takich graczy właśnie nazywam podrywaczami. Gracz numer 4 to niedoceniony. Sam osobiście spotkałem się, czy w komentarzach, czy w czasie gry, naprawdę z ogromną rzeszą takich graczy. Gracz niedoceniony polega na tym, że ma jakąś tam rangę, najczęściej koło Golda, czy koło Kałacha, i mówi: ja to zasługuję na wyższą rangę, albo otwieram na orłach, ostatnio grałem na orłach i tam otwierałem, a mam gold 3, te wszystkie rangi są niesprawiedliwe. I na tym polegają gracze niedocenieni, że jakiej rangi by nie mieli, to zawsze uważają, że zasługują na wyższą, a w 99% słuchajcie, nasza ranga odzwierciedla to, jak gramy. Jeśli gracie dużo lepiej, no to spokojnie, prędzej czy później tą wyższą rangę wbijecie. A to, że w jakimś jednym meczu wam się losowo udało coś lepszego zagrać, to nie oznacza, że jest to wasz stały poziom. Niemniej jednak, takie osoby właśnie nazywam niedocenianymi. Piąty typ gracza to podpowiadacz. I sam osobiście spotkałem się z dwoma takimi, że tak powiem, podrodzajami tych graczy. Pierwszy jest taki, który gra na meczach uproszczonych i myśli, że jak zginie i następnie później obserwuje innych graczy, to może im w grze podpowiedzieć, gdzie są przeciwnicy. I wtedy taka osoba zginie, ona nie wie, że to, co mówi w tym momencie w grze, to dociera tylko do osób, które również zginęły, i mówi: ej, słuchajcie, oni tutaj są na B, tutaj jak wychylisz, to jest zaraz inni. I tam dopiero po jakimś czasie innym mówią: ej, halo, ale oni cię nie słyszą. I na tym polega podpowiadacz. A drugi rodzaj, z którym się spotkałem osobiście, to była po prostu osoba, która dopiero niedawno zaczęła grać w CS-a, grałem mecz turniejowy i ta osoba weszła jako po prostu przez listę znajomych do mojej gry i oglądała demko, znaczy takie na żywo, że tak powiem, jak gram, i pisząc do mnie wiadomości, mi starała się podpowiadać, gdzie są teraz przeciwnicy, nie wiedząc, że ten mecz jest opóźniony o ponad rundę tak naprawdę, o te kilka minut, że to jego podpowiadanie zupełnie nic mi nie da, bo jest ze sporym opóźnieniem, i takich graczy nazywam właśnie podpowiadaczami. Gracz numer 6 to Overwatcher. Także słuchajcie, w końcu mam dostęp do Overwatcha. Miałem spory z tym problem, bo ten system rank jest jakiś dziwny, bo mam już kilkaset godzin rozegranych, ponad 200 zwycięstw, ale dopiero teraz udało mi się wbić Golda, także zaraz zobaczymy tutaj The Suspect, co nam zaprezentuje na tym Overwatchu. Jak on go szybko zabił z tej AWP-y, to jest niemożliwe. Nie no, ewidentnie się wpatruje w niego przez ściany tutaj. Jaka szybka reakcja, ten bot go nawet nie zdążył zabić. Nie no, ewidentny WH. Masz pecha, kolego, że zacząłem robić Overwatche. Szykuj się na bana. Typ numer 7,
to lurker. Jest to osoba, która nie chce brać udziału w jakichś takich otwartych, głównych walkach na mapie, tylko stara się ustawić gdzieś z boku, gdzieś z tyłu i na przykład czeka na rotujących przeciwników, próbuje jakoś zaatakować z ukrycia. Oczywiście lurkerzy są potrzebni drużynie, niemniej jednak takie osoby, które na przykład cała drużyna powie, idziemy tym razem na A, atakujemy ten bombsite, on powie, okej, to ja w takim razie pójdę na B i tam poczekam, może coś skrócą i często już jest dawno po akcji, już bombsite przyjęty, czy nie wiadomo co jeszcze, a lurker czeka albo próbuje coś ciekawego zrobić, a w najgorszym przypadku przeciwnicy go zraszują jeszcze na eko i zabiorą mu jego broń. Chodź do nas, atakujemy tutaj wszyscy bombsite A. Nie, spokojnie, tutaj poczekam na rotujących przeciwników. No i widzisz, co narobiłeś znowu. Typ numer 8 to bihopper. Ten gracz myśli, że potrafi bihopować, czyli skakać ze zwiększoną prędkością. Ja pokazuję, zobaczcie, jak szybko skacze i nie mówię, ej, ale słuchaj, no może jednak będziesz normalnie biegał, bo tak jak skaczesz, to poruszasz się dużo wolniej. Nie znasz się, ja teraz bihopuję, bo skoczyłem jeden skok po drugim i dzięki temu jestem lepszy. Ale wiesz, że żeby robić prawdziwy bihop, to wtedy skaczesz jeden po drugim, twoja prędkość velocity wzrasta niż normalnie jak biegniesz, dzięki temu zyskujesz przewagę, a to co robisz, to tylko skaczesz raz za razem i tak naprawdę coraz wolniej. Nie znasz się, ja teraz bihopuję i... Tacy gracze się zdarzają i nazywam ich właśnie bihoperami. Typ numer 9 to gracz bez słuchawek. Czasami zastanawiamy się, czy ten gracz tylko udaje, czy on rzeczywiście tego nie słyszał, bo na przykład bomba jest już defowana i została zdefuzowana do końca, a on w ogóle tego nie słyszał, albo przeciwnicy gdzieś tam się poruszają za nim i próbują mu powiedzieć, ej słuchaj, ale tutaj gracze są za tobą. Nie przeszkadzaj mi, ja teraz nasłuchuję, jak ty mówisz, to ja nic nie słyszę. I tacy gracze się zdarzają, że mimo wszystko, że prawdopodobnie jednak grają z tymi słuchawkami, to praktycznie nic w grze nie są w stanie usłyszeć, a jak chcemy im coś powiedzieć, doradzić, no to jeszcze się na nas denerwują. Są za tobą, rushują longa, uważaj, rushują longa. Czy możesz być cicho, jak będzie blisko, to go usłyszę, próbuję się skupić. No on jest za tobą, nie słyszysz go, on jest tuż za tobą teraz. Cały czas mi zagłuszasz, ja nic nie słyszę. Typ numer 10 to ziemiacz. Ten gracz charakteryzuje się tym, że po prostu chodzi z celownikiem w ziemi. Nawet jak mu to mówimy, ej słuchaj stary, ale ty masz cały czas ten celownik w ziemi. Wiesz, jakbyś chodził z nim wyżej podniesionym, no to łatwiej zabijesz przeciwnika, tak? Bo go od razu dostrzeżesz, strzelisz, no to trafisz w ciało, a tak to najpierw celujesz w ziemię, musisz go podnosić. Ej, ale ty się nie znasz, ja wcale nie chodzę z celownikiem w ziemi, tak się tylko wydaje. Poza tym, nie, ale no naprawdę chodzisz z celownikiem w ziemi, no przecież widzę wyraźnie, no dobra, no może trochę, ale wiesz, jak ja tak celuję nisko, no to wtedy jak strzelam, no to odrzut mojej broni idzie do góry i dzięki temu trafiam pozostałe pociski ich przeciwników. No a ja wtedy myślę sobie, no tak, ale wiesz, no jakbyś od razu mu jednak celował w głowę, no to będzie ci go łatwiej trafić, od razu trafisz jedną kulkę i go zabijesz, nie musisz nic więcej robić, albo więcej, chociaż pociągniesz celownikiem w dół. I takie osoby chodzące z celownikiem w ziemi niestety się zdarzają. Nawet jak próbujemy im to pomóc, uświadomić, powiedzieć, no to jakoś nie zwracają na to uwagi i dalej z celownikami w ziemi chodzą. I mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, także trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w kolejnym filmie.